Pan Jerzy Cera opowie nam dzisiaj o tajemnicach Gursowych i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co naziści produkowali i ukryli w podziemnych kompleksach Olbrzyma. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytanie zostało postawione oczywiście bardzo ostro i powiem Państwu, że sam jestem ciekaw, co autor miał na myśli i co tam zostało schowane. Proszę Państwa, korzystając z okazji, to po pierwsze, ponieważ na sali jest parę osób w mundurach, chciałbym złożyć żołnierskie życzenia wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą święto Dnia Wojska Polskiego. Ponieważ sam przez wiele lat ten mundur nosiłem, to tym bardziej chciałbym tych ludzi uhonorować tymi życzeniami. To po pierwsze. Po drugie, patrząc po twarzach, a znam tutaj parę ładnych osób będących na tej sali, widzę, że wielu ludzi przyjechało z różnych zakątków Polski, z daleka, z krańców Polski, niektórzy wręcz. Festiwal dzisiejszy wygląda na to, że pomału staje się jakimś takim świętem eksploratorów w Polsce, bo chociażby sam fakt, że tylu ludzi na niego przyjechało, o tym świadczy. W związku z tym pozwalam sobie wszystkim eksploratorom również z tej okazji życzyć pomyślności, wielu odkryć, wielu ciekawych dokonań, ale przede wszystkim zdrowego powrotu ze wszystkich wypadów eksploracyjnych, bo to chyba jest najważniejsze. Proszę Państwa, tajemnice Gursowych. Tak została zatytułowana moja książka i właściwie cały ten temat tak się owija wokół tego stwierdzenia, tajemnice. Tajemnice zawsze podniecają, ekscytują nas i chcielibyśmy wiedzieć więcej niż to widać. Badaniami Gursowych zajmuje się dosyć długo. Niektórzy twierdzą, że za długo, a jeśli popatrzymy na to, jak długo budowano Gursowie, podziemne Gursowie, to okaże się, że my szukamy kilkanaście razy dłużej niż trwał proces wybudowania tych podziemi, które znamy i również tych, których domyślamy się i szukamy. Jak Państwo doskonale wiecie, decyzja o rozpoczęciu budowy w Górach Sowich została podjęta we wrześniu 1943 roku, a wojna przerwała budowę koniec kwietnia, początek maja 1945 roku. Więc to jest w sumie dosyć krótki okres w stosunku do tego, ile czasu upłynęło od wojny, a my w dalszym ciągu szukamy, co Niemcy tam schowali i szukamy tych tajemnic. Proszę Państwa, parę fotek na początek związanych z całym jakby otoczeniem związanym z Górami Sowimi. Mamy tutaj pałac w Jedlinie Zdrojów, scenarii takiej nazistowskiej. To jest sprzed dwóch czy trzech lat inscenizacja, która się odbywała w Jedlinie Zdroju. Mamy pałac, w którym się znajdowało główne kierownictwo budowy Rize i stąd na tym zdjęciu został ten pałac uwieczniony. Z lewej strony u góry widzimy helikopter RMF-u, który na żywo podaje relacje i widzimy dwa zabytkowe samoloty, więc to takie troszkę symboliczne zdjęcie. Proszę Państwa, na tym zdjęciu mamy mapę rejonu Gursowi, która pokazuje umiejscowienie podziemnych kompleksów, które zostały wybudowane. Jak wiemy, obszar, na którym Niemcy podjęli działania, wynosił około 200 km kwadratowych. Najważniejsze kompleksy, jakie znamy, a mieszczące się na tej mapie, mamy tak. Na dole Osówka, według mnie najważniejszy kompleks, który jest kluczem do rozwiązania całej zagadki. Następnie po prawej stronie mamy Rzeczkę, Włodarz, największy, najdłuższy kompleks korytarzy, Jugowice, Soboń, który trochę jest tak jakby na uboczu, mniej turystycznie udostępniony. Oprócz tego mamy jeszcze kompleks podziemny Gontowa, który mieści się poniżej Osówki, około 4 do 4,5 km w linii prostej i w skład kompleksu Rize zaliczany jest również Zamek Książ. To są odległości pomiędzy poszczególnymi kompleksami. Jak Państwo zobaczycie, te odległości nie są duże. Jeśli, bo kwestia jest oczywiście sporna,
kompleks Rize, co to miało być. Czy to miała być kwatera Hitlera, czy stanowiska dowodzenia poszczególnych dowództw, czy też miały być podziemne fabryki zbrojeniowe, laboratoria. W tym momencie jest to jakby mniej istotne. Natomiast te podziemne kompleksy powinny mieć ze sobą połączenie. Jeśli budujemy podziemny kompleks militarny, to musimy przewidzieć w ramach bezpieczeństwa możliwość ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia. Kompleksy mają od 2 do 4, czy nawet 6 wejść, ale te wejścia, jak na przykład na Włodarzu mamy 4, one wewnątrz są ze sobą położone, ale one są w tak bliskiej odległości, że w przypadku zagrożenia nie ma mowy o miejscu ucieczkowym. Miejsce ucieczkowe musi być na tyle dobrze schowane, odsunięte, że w przypadku zagrożenia można będzie tamtędy swobodnie sobie uciec. Żaden z kompleksów do tej pory czegoś takiego nie ma stworzonego. Jest przesłanka do stwierdzenia, że na przykład na bazie Osówki chodnik, tak zwany chodnik włodarski, przedłużenie tego chodnika uderza w kompleks Włodarz, wskazuje jakby kierunek rozbudowy kompleksu i Włodarz i Osówka miały być ze sobą połączone podziemnym chodnikiem. Patrząc tutaj na odległość pomiędzy Osówką a Włodarzem, to jest 2700 metrów, myślę, że również na owe czasu nie była to jakaś taka specjalna trudność techniczna i odległość, która by taką możliwość jakby eliminowała. Ale jest to sprawa przyszłości, ponieważ tragedią naszych badań w Górach Sowich jest brak dokumentacji. Udało nam się co prawda w ostatnim okresie odnaleźć trochę dokumentów w Bundesarchiwów, w innych miejscach, gdzie zostały zgrupowane, ale to są dokumenty, jak ja mówię, wokół Rize, wokół technicznych problemów. Nie udało się do tej pory naprawdę odnaleźć żadnych planów, założeń, szkiców, jak to miało wyglądać i konkretne obiekty. I to, co my wiemy, to wiemy na podstawie badań, które wykonaliśmy, rysunków. To jest jakby odtworzenie rzeczywistości. Natomiast jak miał wyglądać projekt, jak miało to wyglądać docelowo, w dalszym ciągu tego nikt nie wie i nie spotkałem nikogo, który by o tym mógł powiedzieć. Słuchaj, ja wiem, że tu miało być tyle i tyle metrów, prawda, że to miało tak wyglądać, takie szerokości, wysokości i przeznaczenie. Więc dotąd, dopóki nie znajdziemy twardych dowodów, dokumentacji, która nam powie, co tu miało być budowane, dotąd będziemy się poruszali po omacku i dotąd będziemy mówili o tajemnicach Gór Sowich. Tutaj wydana przeze mnie fotomapa Gór Sowich. Fotomapa ta jest szczególna. Szczególne jest zdjęcie lotnicze, na bazie którego została ta mapa, fotomapa wykonana. To zdjęcie zostało wykonane w lutym 1945 roku. Proszę Państwa, wtedy jeszcze trwały działania wojenne. Wtedy na terenie Gór Sowich odbywały się prace, jeszcze drążono chodniki. To jest co prawda początkowy okres jakby ewakuacji obozów, zwijania tego wszystkiego, ale jeśli się przyjrzymy zdjęciu, to zobaczymy, że na tym zdjęciu wyraźnie widać obozy wokół poszczególnych kompleksów. Widzimy system kolejki wąskotorowej, która jest prowadzona, a śnieg szczególnie uwidacznia układ torowisk. Widzimy drogi, które są prowadzone. Można zobaczyć również siłownię. Więc to zdjęcie jest bardzo cenne i bardzo ważne dla kogoś, kto próbuje jakby od strony analitycznej zorientować się w wielkości prowadzonych prac. Dane z inwentaryzacji znanych części obiektów Rize. Ta tabela pokazuje nam, ile fizycznie zostało wykonane, zostało to zinwentaryzowane. Tu jest jedna drobna zmiana dotycząca kompleksu Sokolec 2 czy Gontowej. Ja podałem tutaj, że długość jest 60 metrów tego chodnika. Ponieważ do niedawna trwały prace eksploracyjne na Gontowej, prace zostały przerwane na 140 metrze. Po prostu zabrakło środków i prace nie wiadomo, czy zostaną wznowione, czy nie zostaną wznowione. Były to ciężkie, długotrwałe prace polegające na tym, że ekipa górników zawodowych szła w zawale, odtwarzała chodnik
i próbowała ustalić, przebić się przez zawał, który prowadzi w głąb góry. Według urobku, który się znajduje wokół tego kompleksu, wychodziło na to z wyliczeń, że kubatura chodnika, który tam się powinien znajdować, chodnika czy też zespołu sztolni, powinna wynosić nie mniej niż 900 metrów, czyli to, czego nam brakuje, jest mniej więcej równe czy podobne do wielkości kompleksu Rzeczka. Największym podziemnym kompleksem jest oczywiście Włodarz, 3 kilometry chodników, następnie mamy Osówkę, prawie 2 kilometry, Rzeczka, potem mamy no, Zamek Książ, 1080 metrów. Książ jest jakby osobną historią, troszeczkę inną. O tym zresztą będę opowiadał, trochę inaczej wygląda. Pod względem zaawansowania prac wykonanych w podziemiach, no muszę powiedzieć tak, w granicach 75% zostały wykonane podziemia, wybetonowane podziemia, wykończone pod Zamkiem Książ. Ewidentnie zaawansowanie prac jest tutaj bardzo wysokie. Na zdjęciach będziemy widzieli, jak przekroje tych chodników wyglądają, potężne przekroje, jaki jest stopień zaawansowania. Następnym obiektem, w którym stosunkowo duży stopień jest zaawansowania, jest Rzeczka, potem Soboń, przepraszam, potem Osówka. Natomiast Włodarz, który jest największym kompleksem, tak jak wspomniałem, około 3 km korytarzy, właściwie początek betonowania, dopiero nastąpił początek wykonania prac betoniarskich. W pozostałych obiektach są albo śladowe ilości betonu, albo to są podziemia całkowicie surowe. Na przykład Soboń. 600 metrów, ponad 600 metrów chodników, a nie mamy ani grama betonu, za wyjątkiem kawałka betonu, który znaleźliśmy na Spongu. Część tych podziemi jest zalana, ale to nie jest zalanie na zasadzie, że tak powiem, celowej, nie są to jakieś wielkie głębokości. W wielu przypadkach naturalne obwały skalne spowodowały zaistnienie tam i te tamy zatrzymują wodę, która wycieka w podziemiach. Ponieważ podziemia są surowe, więc woda, która przez górotwór płynie, ona sobie ścieka do tych korytarzy i potem grawitacyjnie płynie w kierunku wejść. Ja chciałbym Państwu pokazać i opowiedzieć o naszych poszukiwaniach przez ten okres czasu, co myśmy robili, jak żeśmy to robili. To jest przykład odprawy, którą się w czasie jednej z wypraw, początek wyprawy, gdzie ustalamy zakres zadań, kto ma wykonać, kto będzie za co odpowiadał. Chcę powiedzieć, że miałem do tej pory olbrzymie szczęście do ludzi, którzy nam pomagali. Ludzie przyjeżdżają oczywiście na zasadzie totalnego, nikt nikomu za nic nie płaci, przyjeżdżają na własną rękę, za własne pieniądze. Badania są wykonywane nieodpłatnie i w tym gronie ludzi mamy oprócz tych, którzy zaproponowali swoją pracę fizyczną, swoją zdolność, swoją sprawność fizyczną, również mamy i konserwatorów zabytków, mamy archeologów, mamy ludzi nauki, jak po lewej stronie doktor Nawrocki, który według mnie jest guru w zakresie pomiarów georadarowych i szukania przyrządami wszystkiego tego, co się znajduje w ziemi. Więc czas badań w górach Sowich, czy w ogóle badań jako takich, gdzie łopata i kilof był podstawowym narzędziem dawno został zakończony. Teraz nie mając nowoczesnych przyrządów, nie mając możliwości korzystania ze zdobyczy nauki, ciężko i trudno byłoby cokolwiek znaleźć, bo to, co było dostępne, co można było zobaczyć, dawno już zostało zinwentaryzowane, dawno o tym wiemy. Ponieważ przesłanki wskazują na to, że rzeczywiście oglądamy tylko część tego, co zostało wykonane. I skoro zostało to schowane, to znaczy musiało to być na tyle ważne i istotne, że ktoś poświęcił tyle czasu i trudu na to, żeby to zamaskować. W związku z tym zwykła łopata i kilof do odkrycia tego nie wystarczą.
Mamy tutaj przykład, mam szczęście, że współpracuję z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i bardzo często korzystam z ich pomocy, z prac studenckich, studentów, którzy tu również przyjeżdżają na pomiary i dzięki temu studenci, zamiast wykonując kolejny projekt na zasadzie, tak jak kiedyś wykonywano geodeci, no, wiadomo, że młody geodeta, student musi robić zaliczenia, musi wykonywać prace kontrolne. Więc zamiast robić 134 raz jakiś określony obszar czy budynek, AGH doszło do wniosku, że lepiej by było, żeby oni pracowali na żywym obiekcie. Co to powoduje? Powoduje, że są inwentaryzowane te rzeczy, że mamy dokładne pomiary, nikt za to nie... I właściwie to wszystko odbywa się prawie że za darmo, bo wzięcie ekipy zawodowych geodetów, którzy by to wykonali, a zwłaszcza geodetów podziemnych, to są naprawdę duże pieniądze, a tutaj można wykorzystać studentów z uczelni, którzy cieszą się z tego, że robią jakiś konkretny projekt, który komuś będzie służył, a nie wykonują po prostu durnych pomiarów, jak oni to mówią. I myślę, że to powinno dotyczyć różnych uczelni, nie tylko AGH, ale tych wszystkich innych, nie wiem, geologów, chemików, którzy mogliby tutaj coś zdziałać i pomóc. Myślę, że Góry Sowie są na tyle bogate, te podziemne, że każdy profil praktycznie znalazłby tutaj dla siebie pole do popisu. Tu mamy profesora Madeja, grawimetrię, którą sprawdzaliśmy do wykorzystywania w Górach Sowich, na ile ona jest skuteczna przy pokazaniu pustek. Chciałbym Państwu pokazać również najstarsze zdjęcia, pierwsze z naszych wypraw, jak one wyglądały. Tu zaczynamy. Moje badania w Górach Sowich zaczęły się już w 1971 roku. I właściwie przypadek sprawił, że ja się tematem Gór Sowich zająłem, ponieważ całe życie lubiłem chodzić po górach i byłem turystą zapalonym, również działaczem turystycznym. Pamiętam, że organizowałem wyjazdy na wszelkiego rodzaju z uczelni, rajdy w Polsce i między innymi trafiłem na informację rajd walimskich tajemnic. No więc szybciutko napisałem do organizatora pismo, że chcemy się przygotować do udziału w tym rajdzie, chcielibyśmy jakieś dostać materiały i dowiedzieć się coś więcej, jakie to są walimskie tajemnice, jakie to są te tajemnicze obiekty podziemne, po czym dostałem odpowiedź z Wrocławia od organizatorów, że oni też z chęcią by się dowiedzieli. Nie? I tak się to zaczęło, mnie to wtedy wkurzyło, że mamy na terenie Polski jakieś obiekty, mamy miejsca, o których nie wiemy nic. No i to był początek takiego mojego wkurzenia i zainteresowania się Górami Sowimi. Rozpoczęły się pierwsze wypady, najpierw turystyczne, potem się już przerodziły w konkretne badania. Do tego dołączyłem całe mnóstwo różnego rodzaju artykułów prasowych. Pisałem w Gazecie Robotniczej, tu jest przykład, cykl reportaży w różnych innych gazetach ogólnopolskich, licząc na odzew ludzi, na to, że zgłoszą się świadkowie, którzy powiedzą mi coś więcej, co się stało i będą w stanie mnie naprowadzić na jakiś trop. Proszę Państwa, tych ludzi rzeczywiście w tym czasie jeszcze sporo żyło, ale muszę powiedzieć jedno. Byli to generalnie ludzie, którzy pracowali tu jako więźniowie. I paru ludzi na własny koszt przywiozłem tutaj, pokazałem te podziemia i pamiętam, że wchodzimy i mówię człowiekowi, proszę pana, według pańskich opowieści to pan tu był. Tak, 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 to ja tu byłem, tak, no tu rzeczywiście, tak, myśmy kopali, tu nas bili, to tamto, to tamto. Ja mówię, dobrze, poopowiadał, pochodziliśmy sobie, no to mówię, wie pan co, przewiozę pana w drugie miejsce. Zaszliśmy tam, człowiek chodzi, nie, nie, to ja tu byłem, nie, to tu nas ganiali. Po 30-40 latach pamięć ludzka jest zawodna, góry się strasznie zmieniły. On to pamiętał zupełnie w innym czasie, inaczej to wyglądało. Po iluś latach nagle okazuje się, że wszystko jest do siebie podobne, szczegóły się zatarły. Stąd relacje ludzi trzeba zawsze brać bardzo ostrożnie i wcale to nie znaczy, że ci ludzie kłamią lub chcą nas wprowadzić w błąd. Po prostu taka jest ludzka pamięć, ona jest zawodna, ona jest szczegółowa. Natomiast nie udało się, przynajmniej mnie, dotrzeć do nikogo, kto pracował tutaj nie jako więzień,
tylko jako kierownik robót lub też ktoś z nadzoru. Za wyjątkiem Antonego Dalmusa, o którym też pewnie powiemy parę słów, który był głównym energetykiem budowy Rize, który po wojnie został na terenie Głuszycy i do 50 roku mieszkał, pracował w Głuszycy, co nieco mówił o tych obiektach, to w zasadzie chyba nie znam nikogo innego, kto przeżyłby i chciał i byłby skłonny coś bliżej powiedzieć. No, to są początki naszych wypraw. Ponton nadmuchany, zasuwamy z Walimia na Włodarz, pieszo. Nie mieliśmy wtedy środków transportu żadnego, więc się na grzbiecie to wszystko nosiło. Fajnie wyglądaliśmy, szliśmy w góry z pontonem nadmuchanym, no bo Włodarz był i zresztą w dalszym ciągu jest zalany częściowo i ten ponton był potrzebny przy eksploracji. Tu już zdjęcie właściwie z ostatniego roku szkoły oficerskiej, kiedy komendant szkoły przydzielił nam samochód terenowy, który nam mocno życie ułatwił i przewoził nas z tym naszym całym sprzętem. Muszę powiedzieć, że miałem szczęście, bo jako podrążę szkoły oficerskiej umiałem sobie zapewnić pomoc komendanta szkoły generała Kopera, który jakby wyszedł poza program wojska, bo cóż to wojska specjalnie, zwłaszcza podchorążego, interesowały jakieś tam podziemia, prawda? Wojsko ma swoje zadania, szkolenia. W tym przypadku on był na tyle zaintrygowany tymi naszymi badaniami, że postanowił nam pomóc, dając sprzęt, dając możliwości, a przede wszystkim dając czas, czyli w postaci urlopu, bo jako studenci wojskowi byliśmy skoszarowani i normalnie pełniliśmy normalną służbę, więc to nie było tak prosto sobie wyjechać. Tu mamy obóz na Soboniu, jest już, ja już jestem oficerem, przyjeżdżam już zupełnie prywatnie tutaj i ten obóz na Soboniu został stworzony, przez nas wiata wybudowana, cały teren został zagospodarowany. A na zdjęciu mamy pana Zbigniewa Lisowskiego w tle, jasne włosy, w okularach, który był pracownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on rozpoczął jako pierwszy badania i poszukiwania grobów masowych i on między innymi wprowadził w te badania Akademię Górniczo-Hutniczą już wtedy. Kasyno, które wtedy tak wyglądało. Niewiele się to zmieniło. To jest zdjęcie szczególnie istotne, to jest siłownia. To jest jeden z najtrudniejszych obiektów do rozgryzienia. Do niego wrócimy. Obiekt, co do którego oczywiście nie ma żadnej dokumentacji, ale i też tak naprawdę do końca nie ma pomysłu na to, co to jest za obiekt, co on miał sobą reprezentować. Natomiast to zdjęcie pokazuje siłownię jeszcze niezniszczoną, niezarośniętą, więc widać infrastrukturę. Widać kanały, które tutaj zostały wykonane. Kostki betonowe znalezione koło Osówki w lesie, które wykonywali więźniowie. Najprawdopodobniej to są elementy zapory przeciwpiechotnej. Wkładano w te otwory patyki, nie patyki, tylko kije, które narzucano drut kolczasty i to miało stanowić przeszkodę do dalszego poruszania się. Być może, że miano to zastosować również jako strefy ochronne, ponieważ w Górach Sowich, w pobliżu kompleksów były tworzone strefy, tak jak na przykład w Gierłoży mamy strefę, kilka stref poruszania, prawda? Gdzie nie każdy może wejść tam, gdzie chciałby. Te strefy są powiedzmy od takiej dostępnej dla wybranej, potem dla szczególnie wybranych i tak dalej. I ten stopień utajnienia następuje. I być może, że to miało służyć właśnie ku temu, żeby te strefy odgrodzić drutem kolczastym. To jest jedno z pierwszych zdjęć zrobione na Osówce. Tu jest szczególna historia związana z tą parą, która jest po lewej stronie. Pan się nazywa Nikołaj Plisko. Dziewczyna jest wnuczką Puszkina. To są dziennikarze, którzy zostali przysłani do nas
z Rosji. Muszę powiedzieć, że jest to dosyć szczególna i ciekawa historia, ponieważ pod krąży strukturach armii to jest taki maleńki człowiek, prawda, niewielki, mało znaczący, liczący się, nie? I nagle komendant szkoły oficerskiej dostaje ze sztabu generalnego informację: słuchajcie, tam Cera ma jechać w góry na te podziemia, to my wam tam przyślemy taką dwójkę dziennikarzy radzieckich, których niech on tam oprowadzi i pokaże, co tam w tych górach sobie ich budowano. No i rzeczywiście dostąpiłem tego zaszczytu, że oni przyjechali, pojechaliśmy w te góry Sowie, no i oni tak towarzyszyli, pytali się wszystko, co jest. Ale ponieważ jako młodzi ludzie mieliśmy sporo temperamentu, zrobiliśmy gorące powitanie braci z Rosji, no i potem, krótko mówiąc, nad ranem, kiedy już język nie był tak do końca przeszkodą, okazało się, że pan Nikołaj Plisko, ni mniej, ni więcej, kończył szkołę oficerską w Riazaniu, tylko na Bajkonurze, że ma coś do czynienia z technologią, ze Sputnikami i z rakietami. No i tak się pomału zaczęło odkrywać, że to nie do końca są tylko i wyłącznie dziennikarze. Nie? Ale widocznie temat musiał być na tyle interesujący, że oni nam towarzyszyli. Muszę powiedzieć, że śladów pobytu Rosjan tam i zainteresowania Rosjanami tym kompleksem nie tylko w swoim życiu, w okresie swoich badań miałem kilka, bo to nie jest jedyna grupa ludzi, która została nam przysłana, żeby z nami była, ale również chciałbym tutaj, część ludzi z Państwa tą informację słyszała, ale powiedzieć o tym, że w 1992 roku, jak Rosjanie już z Polski wychodzili, jak już ewakuowali wszystkie swoje bazy, nagle się okazało, że w okolicach Włodarza, Osówki jeżdżą w nocy rosyjskie samochody. Informacja ta została przekazana do wójta. On mówi, to niemożliwe, jak w nocy, gdzie Rosjanie jeżdżą, tutaj ja nic nie wiem, powinienem wiedzieć. To był ten okres taki już, prawda, że myśmy się czuli mocno i tych Rosjan trzeba wygonić i my jesteśmy w końcu gospodarzami u siebie. Sprawa wyszła przez przypadek, ponieważ w Walimiu popełniono morderstwo, w afekcie facet zabił kobietę, no i policjanci się na niego gdzieś tam zasadzali, próbowali go złapać, gość uciekał, chował się w podziemiach w różnych miejscach. No i ktoś tam dostał informację, że w nocy ma przyjść do rodzinnego domu, wymienić sobie ciuchy, wykąpać się, zabrać jakiś prowiant, no i zrobiono na faceta zasadzkę. To był letni, fajny wieczór czy noc. No i nagle, czekając na niego, nagle się okazało, że przyjechały dwa samochody z rosyjską rejestracją i one sobie gdzieś tam w głąb lasu pojechały. No więc burmistrz, wójt za telefon, prawda, do Świdnicy, do Wałbrzycha, co to jeżdżą za samochody, oczywiście zaprzeczenie totalne, że coś takiego było. Myślę, że to nie był przypadek, że oni się tam pojawili. Czy to miało związek z tajemnicami Gursowich? Tego też do końca nie wiem. Być może Rosjanie mieli jakieś materiały radioaktywne albo inne, których chcieli się pozbyć i doszli do wniosku, że w górach Sowich, w tych podziemiach łatwo jest coś schować, wyrzucić. Ja pamiętam, że również na Osówce, jak w 1972 roku, w komorze, która dla nas jest najbardziej interesująca, znaleźliśmy butle tlenowe z rosyjskimi napisami. Zostały tam puste, czemuś musiały służyć, skąd się musiały tam wziąć, więc jacyś Rosjanie tam byli. W 1968 roku, jak udzielaliśmy pomocy bratniej Czechosłowacji, to muszę Państwu powiedzieć, że w rejonie Małej Sowy stacjonował batalion łączności rosyjski, który był mocno odgrodzony, a który potem jak miejscowi, bo chłopcy stamtąd schodzili do knajpy i robili sobie zaopatrzenie, okazuje się, że nie tylko ich interesowała łączność, ale również szukali czegoś w rejonie Małej Sowy, przez 6 miesięcy tam stacjonowali. To są takie smaczki i ciekawostki. To jest jedno z pierwszych zdjęć z 1963 roku, wykonane przez ekipę Jacka Wilczura. I tak jeszcze wyglądała hala na Osówce, tak zwana hala agregatorowa. Widać tu jeszcze resztki belkowania. To mamy Włodarz, mamy tutaj również Nikołaja Plisko, z prawej strony Zbigniew Szymański, poznański, świetny dziennikarz.
A to jest znalezisko z Włodarza. Popełniłem błąd totalny, znaleźliśmy to. Korytarze na Włodarzu były numerowane. Znaleźliśmy tą tabliczkę, zanotowaliśmy gdzieś na jakimś planie, w którym ona była miejscu i ten plan zginął. Ale to jest bardzo ważna informacja i dla tych, którzy szukają, pamiętajcie o tym. Skrzętnie piszcie, jeśli gdzieś coś znaleźliście, gdzie to znaleźliśmy, bo pamięć jest zawodna, po jakimś czasie się zapomina o tym. Najpierw się to wydaje oczywiste, a potem bardzo może to pomóc przy dociekaniu i szukaniu pozostałych elementów. Jedna z największych hal na Włodarzu, tak zwane jezioro, prawda, po którym teraz pływają sobie wycieczki. Hala widać, że nie jest dokończona, ma dwie kondygnacje. I tu parę takich fotek z tamtego czasu. Mamy tu ludzi z Wałbrzycha, ponieważ nam w badaniach pomagała grupa speleologów z Wałbrzycha, nietoperz. I tu mamy po lewej stronie Andrzeja Niewińskiego. A to dosyć smutne zdjęcie, Wołodia Swiridow. Wygląda to albo jak nagrobek czyjś, albo jako upamiętnienie tego, że pracowałem w podziemiach, to też z Włodarza. Resztki cementu, który do dnia dzisiejszego jest jeszcze w okolicach Włodarza, Sobonia, cementu, który jest również przy Osówce, ponieważ w 1945 roku pozostawiono olbrzymie ilości materiałów budowlanych, piasku, cementu, no właściwie prawie wszystkiego, co było potrzebne do budowy. Część tych rzeczy została wywieziona na potrzeby odbudowy kraju, pojechało to w głąb, między innymi na odbudowę Warszawy, ale również na potrzeby miejscowych budów. W tym czasie przecież Polska była totalnie zrujnowana, więc cementu, piasku, kruszywa było potrzeba na każdym kroku. To jest jeden z pierwszych planów wykonanych właśnie przez nas jeszcze w okresie szkoły oficerskiej. Te kółka na pomarańczowo pokazują nam górną kondygnację. Podziemia w Górach Sowi generalnie są podziemiami, nie można powiedzieć, że tam mamy jakieś piętra, kondygnacje. To, co mamy w przypadku Włodarza, że mamy jakby dwie wysokości, wynika po prostu z czysto technologicznego momentu, ponieważ Niemcy, drążąc z podziemia, wykonywali jeden chodnik, nad nim wykonywali drugi chodnik, górny chodnik poszerzali do celowego wymiaru, następnie zarywano połączenia pomiędzy górnym chodnikiem a dolnym. Wtedy pojawiało się coś w kształcie litery T, wybierali boki i w ten sposób bez specjalnego rusztowania, bez specjalnych środków mieli odpowiednie profile chodników. To jest zdjęcie, które kiedyś narobiło komuś dosyć sporo szumu i zamieszania. Wejście do podziemi w Jugowicach, stalowe pancerne drzwi z uszczelką gumową, a więc to były drzwi jedyne, jakie zostały znalezione na terenie Gursowich, chroniące również prawdopodobnie przed jakimś gazem, gdyby taka była potrzeba. Po środku tutaj pan, który już nie żyje, jest to Henryk Heim, który był komendantem obozu kobiecego w Głuszycy i on został po wojnie tutaj, tu funkcjonował, ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy Niemcy byli mordercami. Udało mi się dotrzeć do osób, które go rozpoznały na zdjęciu i osób, które go pamiętały z czasów wojny i wypowiedź o nim była taka: surowy, wymagający, ale sprawiedliwy. I prawdopodobnie to go uratowało, że on potem został. Zresztą w ostatnim okresie, chyba w okolicach grudnia 1944 roku, wyciągnął Żydówkę z obozu i tą Żydówkę schował u siebie w domu. Po wojnie ożenił się z nią, miał dwójkę dzieci. Żona potem wyjechała, on został sam, nie? Więc to też świadczyło o tym, że albo sobie szykował wentyl bezpieczeństwa, prawda, albo były też jakieś inne względy, dla których się zdecydował tą kobietę uratować. Sztolnia wodna, próba wypompowania sztolni wodnej, która była zalana wodą na Osówce, a to jest przykład jednych z pierwszych prac, kiedy wykonywaliśmy szyb na Soboniu.
z materiałów, które mieliśmy, trochę dostaliśmy z kopalni Wałbrzych, trochę z templi górniczych, desek, a resztę robiliśmy własnym systemem amatorskim. Na Soboniu, proszę Państwa, to jest kwestia pewnej kultury pracy, ale i również potrzeby. Widzimy drzewo, które jest obłożone kręgami betonowymi. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o to, żeby przy tak dużych pracach, jakie były wykonywane, nie niszczyć drzewostanu, a ochronić te drzewa, żeby one mogły dalej rosnąć. To w dużej mierze chodziło o maskowanie wykonywanych prac. Część miejsc, gdzie te prace były wykonywane, było otoczone siatką maskującą, która zakrywała, ale nie wszystko dało się w ten sposób zrobić. Do dnia dzisiejszego jeszcze można znaleźć drzewa, na których dosyć wysoko wystają takie jakby uchwyty. Stosowano coś takiego, że były drzewa, duże drzewa w takich nosiłkach drewnianych i w razie zagrożenia dwóch czy czterech więźniów łapało za te uchwyty, przenoszono to na środek drogi i momentalnie odbywało się maskowanie. Część tych drzew wrosła w ziemię i stąd te obręcze, uchwyty, które się znajdują gdzieś tam wysoko nad ziemią. To są, weszliśmy do Sobonia, proszę Państwa, po raz pierwszy, bo tak, Soboń był dostępny również po wojnie w 1945 roku. W 1946 roku został zamknięty. Przez kogo do dnia dzisiejszego nie wiadomo. Mówiło się o tym, że w jednym z chodników znajduje się magazyn broni, ponieważ wtedy broń zbierano ze wszystkich możliwych miejsc, magazynowano, wywożono do huty do przetopienia, ale część broni, amunicji chowano również w różnych miejscach przypadkowych. Mówiło się o tym, że część Sobonia została wykorzystana jako magazyn takiej broni. Sowiogórska grupa poszukiwawcza zrobiła odwierty na Soboniu, właśnie na sztolni, w której miała się ta broń znajdować. Okazało się, że podziemia na szczęście są puste. Ale sam fakt, że myśmy weszli po iluś tam latach, bo to był 75 rok, kiedy po raz pierwszy weszliśmy do Sobonia, i znajdowanie narzędzi, które zostały pozostawione, które wyglądały tak, jakby przed chwilą ktoś odszedł i przestał pracować, no muszę powiedzieć, że ciarki chodziły człowiekowi po głowie, widząc te elementy wysiłku ludzkiego, bo musimy cały czas pamiętać, że w Górach Sowich pracowało ponad 20 tysięcy ludzi, którzy niekoniecznie pracowali za własną zgodą. To są fragmenty obudowy, robimy przebicie przez zawał. No, to są stroje wojskowe, które bardzo nam pomagały tam, gdzie trzeba było się czołgać. To są komplety L1 i L2, gdzie trzeba było się czołgać i gdzie była woda. Sokolec, jedno z pierwszych zdjęć, i na Sokolcu coś w rodzaju siłowni. Tu mamy oryginalne zdjęcie baraków obozowych, jak one wyglądały. To jest jedyne chyba zdjęcie z tamtego okresu, właściwie dwa zdjęcia, które zachowały się z tamtego okresu, które cokolwiek pokazują. Tu mamy ludzi z OT, którzy nadzorowali pracę. Książ, wejście do podziemi z 1974 roku, podziemia książa, książ dzisiaj. Stare zdjęcie powojenne pokazujące szyb przed dziedzińcem. Dzisiaj ten szyb już niewiele jest widoczny, ale proszę Państwa, w momencie, kiedy zakończyła się wojna, nasi wkroczyli do Wałbrzycha na Zamek Książ, przed dziedzińcem znajdował się szyb, który kończył się 50 metrów poniżej. Ten szyb przez wiele lat wykorzystywano po prostu jako śmietnik i po kolei wrzucano różnego rodzaju śmieci, rzeczy. Potem Państwo zobaczycie na jednym zdjęciu ten szyb od spodu, a z tego szybu coś wystaje takiego ciekawego. To widać po lewej stronie Alburg, czyli ten stary zamek w Książu, który też ma swoją jakby historię związaną z Książem.
ukształtowanie podziemi, wejścia do podziemi. Muszę Państwu powiedzieć, że kompleks Książ jest inaczej budowany niż pozostałe kompleksy. Próbowaliśmy zawsze porównywać kompleksy między sobą, szukając wspólnych cech, ale również różnic. Książ ma tylko jedną wartownię, która została jakby zaczęta, nieskończona. Ona znajduje się na samym dole. Natomiast wszystkie pozostałe wyjścia, a mamy ich prawie 5, mówię prawie, bo jedno jest niedokończone, wszystkie inne są proste i nie ma żadnych śladów wartowni. O czym to świadczy? To świadczy po prostu o tym, że miał tu się odbywać niewielki ruch ludzki i ten ruch ludzki miał się odbywać tylko przez tą wartownię, natomiast główny ruch ludzki miał się odbywać za pomocą windy, która miała schodzić na dół i ta winda już tutaj na terenie Zamku Książ była złożona, ponieważ w dokumentach, jakie się zachowały, z inwentaryzacji Zamku Książ jest wyszczególniona winda, która została zabrana na potrzeby wojska, wyjechała do Wrocławia, a co to potem się dalej z nią stało, już nie wiadomo. W każdym razie winda już była przywieziona i była przygotowana do montowania ją w tym szybie. Wejścia do podziemi i tu mamy tak wejście, w którym jest w tej chwili Instytut. I muszę powiedzieć, że być może dzięki temu, że te podziemia turystycznie nie są udostępnione, a były wykorzystywane przez Polską Akademię Nauk, to te podziemia zachowały swój wygląd tak prawie że dziewiczy. Nie są zaśmiecone, nie są zawalone i obrazują stan, w jakim, jakim zostały pozostawione przez wycofujących się Niemców. To są korytarze obetonowane o dużym przekroju, wysokości. Ten chodnik po środku, który widzimy, został już zrobiony przez nas do komunikacji dla pracowników naukowych. Szefem tej stacji jest dzisiaj pan Leopold Stępowski. To jest część, Książ ma dwie części. Jedna część, jedna trzecia, mniejsza część to są podziemia surowe nieukończone, które tutaj prezentuję, a dwie trzecie jest wykończone i bardzo bezpieczne. Widać torowisko wyszabrowane, stąd ślady po torowisku na dole. Jest jeden jedyny chodnik, który jest około 60 cm poniżej pozostałych chodników. Prawdopodobnie ten chodnik miał służyć jako odwodnienie. On łączy ze sobą dwa przeciwległe wejścia i w nim zawsze stoi woda. Skąd te zdjęcia współczesne? Te zdjęcia, które Państwo tu oglądają, były robione 2 tygodnie temu, ponieważ udało nam się uzyskać znowu kolejne wsparcie z Akademii Górniczo-Hutniczej. Mianowicie Akademia AGH zgodziło się na to, ażeby 4 studentów z geodezji mogło zrobić prace magisterskie na temat Gursowich. I dzięki temu udało się uzyskać skaner laserowy i za pomocą tego skanera laserowego robione są pomiary poszczególnych kompleksów. To powoduje, że już w tej chwili mamy w całości zrobioną Osówkę, w części Zamek Książ. Pomiary są tak precyzyjne, że co do jednego praktycznie milimetra można odwzorować to, co zostało wykonane. To powoduje również wskazanie dokładnych wysokości, kierunków, a więc pozwala nam przewidzieć, jak miał być dany kompleks rozbudowywany. Tu na zdjęciu mamy Darka Garbę, który swego czasu żeśmy razem wchodzili w tą część niedostępną. Na pewno Państwo znacie postać autora książki, mieszkańca w tej chwili Niemiec. A to jest zdjęcie, o którym wspomniałem, że pod szybem się znajduje coś ciekawego. Proszę Państwa, to jest druga strona tego szybu. Nad górze mamy równą trawkę w tej chwili. Jeszcze parę lat temu ona się trochę zapadała i co jakiś czas następuje osiadanie tego gruntu. A tu pod spodem widzimy koło, które do czegoś musiało służyć. I to pokazuje na tym, że w tym szybie jest bardzo dużo różnych śmieci, ale również najprawdopodobniej wiele elementów wyposażenia zamku, bo od 1945 roku wszystko, co przeszkadzało, co było zepsute, wrzucano do tego dołu. Słyszałem nawet o projekcie takim, że jest projekt, żeby ten szyb oczyścić i udostępnić go razem z podziemiami turystycznie.
No na pewno nie jeden archeolog by się bardzo ucieszył, gdyby się udało wydobywać to, bo na pewno bardzo wiele cennych rzeczy udałoby się z tego szybu wyciągnąć, zabytkowych rzeczy. Książ ma trzy szyby, mało kto o tym wie. Jeden szyb główny na dziedzińcu o szerokości u góry 8 metrów, potem to schodzi do 6, ale oprócz tego dwa szyby techniczne o szerokości 60 centymetrów. Kiedyś sądziliśmy, że szyb główny będzie wykorzystywany jako szyb techniczny. Okazuje się, że nie. Były to zupełnie niezależne od siebie rzeczy. A to Gauleiter Hanke, Gauleiter Wrocławia, dosyć często przylatywał do książa takim oto pojazdem. To były wiatrakowce, pierwsze właściwie prototypy śmigłowców, które były używane w armii niemieckiej. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do najbardziej ciekawego obiektu, jakim jest Osówka. Zdjęcie lotnicze wykonane przeze mnie w latach tam 2000 i mamy zaznaczone wejście pierwsze, drugie, siłownie, szyb, więc wtedy jeszcze nie mieliśmy dostępu do takiej techniki satelitarnej jak teraz. Chcę Państwu pokazać nową metodę poszukiwawczą, wykorzystywaną w tej chwili dosyć masowo przez archeologów. To jest zdjęcie tak zwanego lidaru. Lidaru to jest zdjęcie ze skaningu laserowego. Zdjęcie, samolot lecąc, robiąc skaning powierzchni, robi oczywiście z lasami, ze wszystkim. Jest taka opcja i możliwość, że można na przykład ze zdjęcia zdjąć pokrycie lasów i wszystkich innych obiektów i można sobie na przykład ustawić sam teren, do tego dołożyć budynki, cieki wodne, to wszystko, co nas interesuje. Jeśli Państwo zobaczycie, a tutaj pozaznaczałem czerwonym kolorem, ewidentnie widoczne elementy infrastruktury Osówki, poczynając od prawej dolnej strony mamy wejście górne numer 1, wejście drugie, w którym wchodzą turyści, sztolnia wodna po lewej stronie na tym zakolu, kamieniołom. U góry mamy siłownię, kasyno, szyb widoczny, ale również widać, jak były ukształtowane kolejki wąskotorowe i widać elementy, fundamenty obiektów, które były również wykonywane w tymże rejonie. Jako ciekawostkę chcę Państwu pokazać w centralnej części zdjęcia prostokątem takim zaznaczone jest coś takiego, co tutaj wygląda może trochę jak dołek, jak się popatrzy, ale to jest olbrzymia hałda urobku. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że myśmy to zaznaczyli. Ta hałda urobku pochodzi z siłowni. Siłownia, którą za chwilę zobaczymy, została wykonana, wydrążona w skale w zboczu górskim. Jeśli się porówna to, co widzimy na dzień dzisiejszy, z tą hałdą, to się zupełnie nie zgadza. To jest tylko cząstka. Gdybyśmy tylko tą ziemię zinwentaryzowali, która została z siłowni wywożona, to tej hałdy tak olbrzymiej by tam nie było. Więc tego urobku jest kilkanaście razy więcej niż kubatura siłowni. Pytanie, skąd jest ten urobek i jak on tam się, to znaczy jak się znalazł, to wiadomo. To jest taki szkic, jak mniej więcej wyglądała Osówka, taka próba rekonstrukcji, obóz po lewej stronie wejścia, kolejka chodząca na różnych poziomach, również kolejka linowo-szynowa z poziomu dolnego do góry, na sam szczyt. Kasyno, obiekt dowódczo-sztabowy, tak bym to powiedział, tak by można było to w nomenklaturze wojskowej nazwać. Dosyć ciekawy budynek o dachu w kształcie donicy, na którym po prostu miano zasadzić drzewa po to, żeby zamaskowały one. O tak ten wygląda budynek. Widać kształt tego dachu. Ja widzę, że ja się za bardzo rozgadałem, proszę Państwa. To są zdjęcia z naszych prób prac, które wykonywaliśmy w Wiercenia. Zbiorniki, które się znajdują pod kasynem. Proszę Państwa, paradoksem jest to, że w zimie z 44 na 45 rok połowa Europy nie miała ogrzewania, zima była surowa, a Niemcy w tym czasie
zbiorniki betonowe, które zostały wykopane, ogrzewali beton, piasek, surowiec za pomocą rur, które tutaj odsłoniliśmy i w ten sposób mogli prowadzić prace betoniarskie mimo dosyć wysokiego mrozu, niskich temperatur. O. Także to jest jako kolejna ciekawostka. Proszę Państwa, jeden z najbardziej tajemnych i najdziwniejszych obiektów, jakie znajdują się w Górach Sowich, to jest siłownia. Mamy tą siłownię, ona wygląda tak na dzień dzisiejszy. Tu z kolei mamy grafikę, zostały znalezione dwie grafiki wykonane przez niemieckiego malarza zatrudnionego w dyrekcji organizacji TOT, który dokumentował ku chwale Niemiec budowy, na których jeździł. Nie wykonywano wtedy zdjęć, bo zdjęcia były tajne, ale on mógł wykonać sobie jakieś tam rysunki. I to jest szkic wykonany 25 stycznia 1945 roku przy temperaturze minus 22. Ten opis znajduje się na drugiej stronie tego szkicu, stąd wiadomo dosyć dokładnie. Dlaczego to jest takie istotne? To jest próba, moja próba rekonstrukcji w kolorze, jak to mogło wyglądać, bo oryginał jest tej grafiki wykonany w kolorze, ale nie ma dostępu i zgody właściciela, żeby można było zobaczyć i powielić ten rysunek w oryginalnym kolorze. To jest moja próba rekonstrukcji. Dlaczego to jest tak ważne, ta grafika? Proszę Państwa, ona pokazuje siłownię jakby na początkowym okresie budowy, bo przecież nie mamy wylanego w zasadzie betonu, mamy szkice, mamy zaczęte deskowanie i początek nadania kształtu tego, co ma być. Ten rysunek został wykonany, kiedy szef OT Ksawery Dorsz wizytował Góry Sowie i po tej wizycie stwierdził, zamykamy budowę, nie jesteśmy w stanie tej budowy prowadzić dalej, nie ma sensu jej prowadzić, ponieważ już jej nie zdążymy zakończyć przed końcem wojny. On wyjeżdża, budowa rzeczywiście zostaje przerwana, więźniowie ewakuowani. Proszę Państwa, wydawałoby się, że tak to powinno wyglądać w dniu dzisiejszym, prawda? A teraz popatrzcie Państwo, mamy siłownię, która jest zabetonowana i ona wygląda, to jest nałożony beton, tak jak to dzisiaj mniej więcej wygląda, zaraz Państwo zobaczycie. To jest też rysunek, jak ona wygląda w całości. Skoro przerwano budowę, temperatura była bardzo wysoka, to kto i kiedy i w jaki sposób i po co tą siłownię, budowę tej siłowni kontynuował dalej i próbował ją wykończyć? Jaki był cel tego i co skrywa w sobie ta siłownia, jaką tajemnicę? Tutaj widzimy próbę rekonstrukcji, widzimy również to, że siłownia nie jest tylko kwadratem, ale również jest od noga chodząca w dół. Tutaj są zdjęcia z samej siłowni, gdzie wypompowaliśmy wodę z tak zwanej klatki schodowej. To jest bardzo interesująca rzecz, ponieważ tu nagle się odsłania tajemnica autentyczna tego obiektu, bo okazuje się, że to wszystko było zalane i pod tym, po wypompowaniu, nagle pokazało nam się pomieszczenie okrągłe. Piękne, duże pomieszczenie. To wskazuje po prostu na to, że to pomieszczenie najprawdopodobniej miało być szybem windowym i tędy miała chodzić winda do podziemi. Te zdjęcia, które Państwo, to zdjęcie, które widzicie, plus na parę następnych, to są najprawdopodobniej pierwsze zdjęcia publikowane w ogóle, ponieważ jest to chodnik, do którego nie było, w siłowni, do którego do tej pory nie było dostępu, a on tak się zachował na dzień dzisiejszy. Udało to się zrobić. Więc okazuje się, że nawet siłownia ma swoje tajemnice, które po latach odsłania. Proszę Państwa, ponieważ widzę, że czas mi się skończył, a źle sobie wyliczyłem, chciałbym Państwu jeszcze opowiedzieć dwie takie ciekawostki krótkie, żebyście Państwo wyszli trochę zauroczeni jakby tematem Gór Sowich. Jedna rzecz dotyczy bezpośrednio książa. Napisała do mnie pewna pani,
list, że chciałaby się koniecznie ze mną skontaktować, ponieważ posiada istotne dla mnie informacje związane z książem, a to się wiązało z tym, że powstał film o Górach Sowich, którego byłem jakby głównym bohaterem, nakręcony przez TVN, ona to oglądała, znalazła mój adres i do mnie się zwróciła. No i mówi tak, że ona miała kogoś w rodzinie, wujka, który był w Zamku Książ. I on tutaj przeżył całą tą wojnę, siedział pod ziemią, ale nie był zupełnie przypadkowym człowiekiem. Okazało się, ja tu opowiem historię, tak jak ona to udokumentowała, że tym człowiekiem był hrabia Poniński z Warszawy, człowiek, który skończył Politechnikę Berlińską i tam był taki zwyczaj, że ci absolwenci z zakresu chemii, którzy kończyli tą Politechnikę, dostawali zegarki z grawerką Politechniki Berlińskiej i rocznika. No i tenże człowiek pracuje sobie w Polsce, w różnych zakładach, Kodaka, nie Kodaka, Ilforda, przy materiałach chemicznych. Ma dosyć rzadką specjalność, więc pracy mu nie brakuje. Wojna, w czasie wojny bierze udział w powstaniu warszawskim, w czasie powstania zostaje ranny, dosyć mocno ranny w kręgosłup, trafia do szpitala. W szpitalu Niemiec przechodzi, robi selekcję ludzi, którzy tam w tym powstaniu leczą, odsyła ludzi, skazuje ludzi jakby na śmierć, prawda? Każąc przerywać wszelkiego rodzaju jakby opiekę czy kurowanie pacjenta. Podchodzi do tego człowieka i tak prawdopodobnie też by tak się to stało. Okazuje się, że zauważył u niego zegarek, ten, o którym wspomniałem, i okazuje się, że ten Niemiec ma taki sam zegarek, a więc jest absolwentem tej samej uczelni. Zaczyna z nim rozmawiać, potwierdza się, że ten skończył również tą samą uczelnię. Pyta się, jaką masz specjalność, chemik. Chemik, w jakiej dziedzinie? Mówi, o, mówi, to jest interesujące. Zabiera człowieka stamtąd, jest umieszczony w izolatce i jest kurowany przez Niemców i mocno doglądany, bo okazuje się, że nagle staje się dosyć ważnym pacjentem. Facetowi wykonują kamizelkę metalową po to, żeby mógł się poruszać. To usztywnia mu kręgosłup, ciało i to powoduje, że on jakby nie jest takim, no, że nie jest inwalidą. Nie ma nic za darmo, jest wywieziony do Zamku Książ, trafia w podziemia, w podziemiach znajduje się w pięcioosobowej elitarnej grupie więźniów o dużej swobodzie poruszania się, ale pod dużym również nadzorem i on wie o tym, że są dopuszczeni do pewnych prac, tajemnic, że on nie ma prawa przeżyć wojny. W tejże grupie i on tam opisuje w tych swoich relacjach, co oni tam robili, jakie podziemia, jak te podziemia wyglądają. I proszę Państwa, może mi się uda pokazać szybciutko to zdjęcie, bo ono jest bardzo istotne. I na pewnym etapie dostaje zlecenie wykonania zabezpieczeń dokumentacji technicznej, jaką mu Niemcy zlecają. I on tą dokumentację techniczną pakuje w rury azbestowe, nasącza to odpowiednim płynem przeciwwilgociowym. Jest to zabezpieczone przed wpływem wody, ewentualnie nawet spalenia. I ta dokumentacja jest chowana w różnych miejscach i on bierze udział w chowaniu tejże dokumentacji technicznej na terenie Książa, ale i również pobliskich miejscowości. I on ma świadomość, że on nie ma prawa przeżyć tej wojny. I rzeczywiście w momencie, kiedy wojna się kończy, to komando specjalne zostaje rozstrzelane. Ten człowiek dostaje postrzał w głowę, zalewa się krwią, pozostałe pociski trafiają go w tą kamizelkę, pada pod tłumem pozostałych współwięźniów i dzięki temu przeżywa. Przeżywa, ocknął się po kilku godzinach, wycofał się i uciekł. Potem ten człowiek trafił z powrotem na Dolny Śląsk, ale bał się przyjechać w Góry Sowie i tenże człowiek dopiero w 60 chyba pierwszym czy drugim raz roku po raz pierwszy przyjechał, bo po prostu bał się, że Niemcy natrafią na jego ślad, że on to przeżył. I
przekazał informację w postaci rysunku znalezienia obiektu, który powinien być na zamku książ. Ja przyznam się, że jak zobaczyłem ten rysunek, to zdębiałem. Daleki jestem od wszelkiego rodzaju ufologii, innych historii, ale obiekt był na tyle interesujący, że wykonaliśmy grafologiczną analizę, jak to rzeczywiście, czy to jest oryginał, czy też nie. Okazało się, że dokument, o, to jest hrabia Poniński z lewej strony, a to jest rysunek, o którym wspomniałem, który został mi przekazany przez siostrzenicę tego człowieka. Więc takich ciekawostek, proszę Państwa, jest całe mnóstwo. Ja przepraszam, przekroczyłem czas, już jestem po tym. Może następnym razem będzie okazja, mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, ale serdecznie zapraszam w Góry Sowie i w ogóle w szukanie wszystkiego. Dziękuję bardzo, do widzenia.